Cześć kochani, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj nagrywamy chodzenie w jednych spodniach. Komfort zadecyduje o tym właśnie, z kim będziemy w jednych spodniach chodzić. Dobra, kręcimy, dobra, dawajcie. To jest z tobą? O! Znowu tak samo jak ostatnio. Że mieliśmy taki sam skład, jak byliśmy, chodzimy w tych samych bluzach. Jak ktoś nie widział, to... To zapraszamy do nadrabiania, bo ten... Ale ten akurat odcinek był przekozacki. Ja się zasmuciłem, że Bartek, bo Bartek jest straszną ciężką kluchą. Miałem nadzieję, że... Miałem nadzieję, że z jakąś małą dziewczyną będę, żeby, wiesz, targać tą osobę. Ja mogę być jak co? No? Ej, tylko pamiętasz, jak mówiłam, że czuję, że będziemy razem w spodniach? Nie pamiętam. To był tydzień temu ogólnie. Dzisiaj będziemy urządzać nasz ogród, ponieważ jest pięknie ciepło w końcu, ale w jednych spodniach. Czemu ma być łatwo? Ja co jest zgrane? Jak Patryk idzie szybko, to ja muszę przyspieszać, a ja nie umiem chodzić tyłem, ale przynajmniej tyłek jest ciepły. Patryk! Czy zostawiliście już może łapkę w górę? Czy zostawiliście subskrypcję pod tym kanałem? Czy sprawdziliście naszego TikToka, Dom Jensy? Czy sprawdziliście nasze Instagramy na przykład? Patryk, strasznie mi się siku chce. Co? Czemu nie zrobiłaś siku dwie minuty temu, jak jeszcze nie byliśmy w spodniach? Właśnie. Ej, to jest mega duże lustro. O ty! A widzisz, jak nadgoniłam cię? No to chodź teraz do kuchni, napić mi się chce. O, to mój jest telefon. A czy moje? Poczekaj, to ty mój. Poczekaj, bo jak jesteś w butach, to mnie boli. Przepraszam. Idziemy do mnie do pokoju po bluzę, bo przecież nie wyjdę tak na dwór, bo jest zima jeszcze. No, czy jest już wiosna? Tam ci moją. Smarznę. Pójdziesz tak? Nie. Ej, Wika, nie patrz tutaj! Ej, tu się nic nie działo! Nie patrz tutaj! Co tu się dzieje? Pauski! Tu jest linia mety. Ile nam zajmie wejście po twoją buzę i wrócenie? 3, 4. Dawaj, 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 dawaj! Jedno tempo, jedno tempo! Spijmy za pierwszą lepszą. Dobra, schodzimy. To. O nie! Jest. No dawaj! Ej, 43. Ile? 43,9. Sekundy! No. Ej, potrzebuję jakąś konsolę dla Jojo. Tak! O, zostawiłem na górze, Fausti. Ej, to mój kebab! Oddawaj go! Oddawaj ten kebab! Oddawaj kebaba! Oddawaj! Bardzo już jak ktoś puści bąka na przykład. O nie! Nie! Ty nie wiesz, czy to ciepło oznacza bąka, czy... To jest jedno z naszych pierwszych zadań. Jest to... posprzątanie i ogarnięcie ogródka, dlatego lecimy po kanapy, po szczoty i sprzątamy ogródek. O Jezus Maria! No. O nie! O, dużo lepiej. Co ty gadasz? Lepiej? O, przecież to boli! Byłem dostawny, odstawny. Dostawny. O, patrz, ja już to biorę jedno. Na kół przyjdziemy. Ej, pa. Prawa, lewa. Można jeszcze otworzyć. Prawa, lewa. Przejmijcie. O Jezu, patrz na Karola minę. O nie, zniszczone meble. Błagam, nie rozumiem. Poczekaj, Bartek, teraz? Jeszcze. Razem z Karolem. No, nie. Jaki leniuszek. O, leniusze, jak powiedziałeś. Jak wygodnie? Ja myślę, czekaj, że ja to rozwalę, dlatego ja nie mogę przenosić ogólnie. Nie. Pobrudzicie to całe. No. Przecież to jest wodoodporne, to się nie brudzi. Ale się gdzieś zahaczy i się zniszczy. Tak. Dawaj, próbujemy. 3, 4. Ale będziemy mieli dzisiaj klimat w ogródku. Ej, czuję się. Robimy takiego grilla, jakiego jeszcze w życiu nie widzieliście. Już się nie mogę doczekać. No weź, Bartek! Na 3-4, Bartek, musisz mnie pociągnąć. 3-4. Ej, dobre. Dobre to było, no. 3-4. Bartek! O nie! 3-4. Nie! 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 Ej, zapasy, dawajcie! No nie, dupę mi widać! O je, to! Top content! Ej, bo jest fest problem. Serio, nie mamy jak pojechać do sklepu. Mam plan.
My jedziemy do Biedronki, wy jedziecie do Kasztorany, a wy już tutaj ogarniacie. O, dobry plan, idealny plan. Ja bym to zrobił, Fer. Czekaj, bo mi dupę widać. Czekaj, bo... O nie, o nie. Nie! Nie, bo mi napierdzić na mnie! Wrócę się tak, żeby pasło. Nie! Już nareszcie udało nam się wyjść z domu, także lecimy na zakupki. No, dawaj. Nie obrudziliśmy nic. O! 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 Dobra, wsiadanie, to będzie wyczyn, ale chyba ja pierwsza, co? O! O! I my się zmieścimy tak, o! Aha! Widzisz? No to dobra, no i super. A Przemek tak się martwił, o nie, tylko nie bęku, nigdy tam nie było tak czysto. A my tu co? Grzeczne panie, się czyściutkie buty. A jak wygodnie, a jak pachnie. Ogólnie to się zastanawiamy z Bartkiem, czy nie zmienić pozycji. Bo strasznie jest niewygodnie. Czemu jest niewygodnie? Niekomfort. Będziemy się dotykać pupami przez 3 godziny? Nie, dotykanie pupami jest całkiem spoko, ale bardziej chodzi o to, że jest po prostu niewygodnie i będziemy to robić strasznie długo, to wszystko, co mamy. Tak, i co, chcemy przodem, tak? Tak, że ja się obrócę, że ty będziesz za mną, oddzielimy się czymś. Dobra, tak jakąś robimy plandekę teraz. Wsadzimy. Jest tekturka, nie otwieraj za dużo, bo nie chcę pokazać zbyt wiele, bo nie wiem, tutaj mi się coś podwija. No. Czuję się źle z tym. No nie no. Ale co, czujesz siurka? Nie, nie czuję. Elegancko. Nie czuję, ale chodzi o to, że czuję twój oddech. Nie! Czujesz twój? Nie! Zawsze będę z tobą. No nie! Teraz przyspę. Ej, ty po co my przyjechaliśmy do Kasztorany? Nie wiem. Dobra, pobawimy się. Znaczy... Ej, ogólnie to jest spoko. No, bierzemy z dwa. A co to są? Pomóż mi, a nie stoisz tak, nic nie robisz. O, widzisz, we dwójkę dać radę. Już wolno! Tak mi zacznijmy już na nikłości, jak umiemy, zastanawiając się. Nic nie ma. Nie ma. Co? Mnie strasznie mocno przyciągasz. A moja pupa ładnie wygląda? Bardzo, a moja? Może a moja też. O, ładnie? Strasznie męczący odcinek. Czemu jak kupisz nam maszkę? Ania! Ogólnie w McDonaldzie zmieniamy pozę i robimy jedna noga, jedna noga, jedna noga, jedna noga. O Boże, naprawdę? O, o! Czekaj, tam coś może jest. Czekaj, o! Mamy to, kochani! Ej, lepiej! Ej, dużo lepiej! Mówiłam! Hania, syn to? Tak. O Boże! Czuję, jakbym była w ciąży trochę i jakbyś była moim dzieckiem. Dobra, idziemy pod macharę. Dobra. A spróbuję wstać. Strasznie ciężka jest ta kamera. Dobra, z szacunkiem dla Karola, żeby mu tego nie zepsuć. Ale mądry jest. Ej, w ogóle chciałem tylko powiedzieć i pogratulować, że Natka jest dzisiaj naszym operatorem. Cały czas to wygląda, jakbyś nagrywała nasze krocze, ale tak. Prawdopodobnie nas widać po prostu teraz całych, tak? Czy widać kozę w nosie? Tak. Zostawcie łapeczkę w górę dla naszej menadżerki, że, przez to, że jest wielofunkcyjna. To moje włosy akurat. Jeszcze trochę nam ci zostało. Jeszcze trochę tutaj. Jeszcze tam odrobinę. Jeszcze tutaj. O! Idziemy po ściągaczkę i po żeby umyć teraz. No przestań, nie jesteś ty. Tu są gwiazdy. O! Telefon ma. Najlepsze, że taki to byłby prank, że gdybyś ty nie wewnątrz, to by razem padły. Racja, zapomniałem. Biorę to i mnie to nie opłaci. 92 złote. Bierzemy. Bierze, tak, Fausti. O, stary, ale tu jest klimat. Ej, zostajemy tu tak na chwilę. Fajne. I ty masz zamiar schodzić schodami. Ciebie nie pogięło przypadkiem. No właśnie, idziemy schodami. Jedlika, no. Wiesz, to jest najgorsze, że ja jestem z przodu, więc ty spadasz na mnie. No nie, no super. O Boże, nie. Nie mogę. Jak to wygląda? Już mogę. No, Przemek jeszcze nam się wywalił. Czajcie, jakby Przemek się wywalił, a my jesteśmy dwójką i się nie wywalamy. Może ty jesteś wyprostowana? To nie znaczy, że ja jestem wyprostowana, bo ja jestem o tak o. Anita, no weź! Nie, no świetnie, Wiktoria, świetnie. Nie, to było tak złe. To było tak... Jeszcze przed wejściem. Uważaj, proszę cię. Nie no, to chyba trzeba detergentu jakiegoś. Nie. Trzeba! Nie trzeba. A pójdziesz nam po to? Proszę. Pójdziesz nam po to? Nagrasz nas?
Za dużo wody masz? Ściągnąć ją? A ja na to chcę opować i to by był moje guilty pleasure, bym pomogła sobie opować. No to weź to zrób. Nie. Ej, to zróbmy tak, Nati, bo ty to lubisz, a my nie. Ty nie lubisz kamerowania, a my a tak. A my cię nagramy. Więc będziesz miała tak, swoje 5 minut dodatkowe. Tak, zrobimy tak, że ty umyjesz tą podłogę, a my będziemy cię nagrywać. Normalnie potrzymamy ci tu ciężko, zabierzemy ci tu ciężką ciężar. Kamerę z ręki. Jarzmo, takie twoje brzemię. Tak jest! Super ci to idzie. Patrzcie, co ja to są. Ale to są ruchy. Ale tam trochę brudno jest na środku ogólnie tam. O tu, o tu. O tu, o tu, na środku, o tu. Ale o. Ja ci tu nie dotarłam! A. Nie dotarłam. Tak, skończyliśmy zakupki, kochani, i teraz lecimy do jeszcze jednego sklepu, żeby kupić właśnie koce i poduszki, czyli to, po co właściwie przyszliśmy tutaj. Ale przyszliśmy z grillem, szli z gawką, grabkami. Lepiej nie mogło być. Ja myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Mój nogi. Nie dam rady. Nie, no da się radę, a weź się skurczę do siebie. Uwierzcie mi na słowo, chciałem powiedzieć, że my jesteśmy połączeniem wybuchowym i że coś się dzisiaj stanie złego. Znaczy, że ty oberwiesz w głowę, przepraszam. Ja sama przywaliłam. Ale, znaczy, no tak, ale ja trochę pociągłem. Idzie wam. Ponieważ jesteśmy dzisiaj połączeni, ty musisz mi powiedzieć jedną rzecz, którą we mnie lubisz najbardziej, a ja w tobie, i jedną rzecz, którą nie lubisz najbardziej, i ja w tobie. To ja najbardziej w Patryku lubię to, że jest taki grzeczny. Słuchasz się bardzo, Wiki. Jesteś taki kochany, serio, mógłbyś być moim bratem. A minus twój to, że jesteś leniem, nie sprzątasz. Jeden miał być! I nie gotujesz. No, a teraz ty. Najlepsza zaleta to jesteś taka radosna, taka uśmiechnięta. A wada to, że się drzesz. No, tak myślałam. Tak. Cześć! Dobra, właśnie skończyliśmy mopować taras. Tak, bardzo się zmęczyliśmy, więc usiedliśmy na chwilę. Tak, trochę, żeby odsapnąć. I teraz znowu wkładamy wszystkie tutaj rzeczy, tylko już w odpowiedniej kolejności, żeby leżały tak, jak powinny leżeć. Tak, ale jeszcze troszeczkę poleżymy, żeby trochę odpocząć od mopowania. Czuję jego serduszko, jak mije. No i wzruszyłem się, autentycznie mam świeczki w oczach. Czuję jego serduszko. Ojej, kocham cię, Piotr. Nie wiem, czy to nie jest najcięższy fizycznie odcinek w ogóle. Jeszcze jak byliśmy na zamku i było zimno, to fizycznie było... było blisko. Ej, Ania, challenge. Ej, nie, już wystarczy, Wika, bo już spadam troszeczkę. Ej, czekaj, musimy sobie podsunąć spodnie. Nie możesz się przechylać do tyłu. Przecież ty straciłaś równowagę, nie ja. Boże, Wika, idź normalnie. Nigdy z tym nie wyjdziemy przecież. Lewa, skupmy się. Do przodu. Lewa, ty pierdoło. No i co, wyschła? Nie wyschła, nie, jeszcze trzeba poleżeć. Trochę trzeba poschnąć, no. No co, źle nam tu. Co byś zrobił, jakby się teraz po prostu wywalił i to by ciebie wywaliło, byłabyś bardzo zła? Nie. Patryk, nie sądziłam, że to zrobisz. Nie byłam na to gotowa. Nie nagrałem, musisz jeszcze raz. Tak? Dobra. Nie, nagrało się. Oby to było nasze ostatnie wchodzenie dzisiaj do auta. Widzowie, widzimy się po drugiej stronie. Utknąłem. Jest, sukces. Oj. Jezu, nie! Nic się nie stało! Jedźmy już do domu! Ja! Natalia! Może ty jeszcze trawę pograbić? Lubisz grabić trawę? Nie! No i wiesz, ja ogólnie wtedy miałem taką stulejkę, nie? Co ty gadasz? No, serio! No, strasznie mnie łydy bolą, siądziemy? Będziemy. Tak! O, i my tak poprosimy przez cały step, panie Przemku. Proszę nie brać z nas przykładu. Tak. Tak to się kończy, jak się nie idzie na studia. Można zrobić wariactwo, tylko słuchajcie, żeby zrobić wariactwo, trzeba potem naprawić, czyli tak jak było. To BMW, to... No tak! Ej, ogólnie, Hania, mam ochotę na ciebie pierdnąć. Nie, obrazisz się? Wika, nie, pip, pip, pip. O, jeszcze jakbym się mogła... O, Hania! Ciążone. That's too much! I'm sorry. Okay, bo my mamy, kurde, rozplątane sznurówki. Jak i co my teraz zrobimy? Nic! Udajemy, że nie są rozplątane. Dobrze, no. Mam dość. Jedziemy teraz do domu Gen Z i potem jedziemy od razu, jak już zostawimy w domu rzeczy, wracamy tutaj po busika, którym jedziemy po grilla do domu ekipy, także dużo się dzieje. Ciekawe. I dużo wchodzenia do samochodu. Tak. Pusta lodówka jest. 21 smalców, tych parę serków topionych. Parówy! O, cholera. Dobra, wybraliśmy, że mamy pizzę. Co, widział YouTube takie piękne ujęcia, czy nie widział?
Ej, teraz najbardziej mnie w tym biły rozwala to, że Hania jest taka wkurzona. Ja już jestem, ja mam dość. Uwięciłam się, przepraszam bardzo. Sznurówka mi się, ale to jest już druga moja taka sytuacja w życiu, że sznurówka mi się wkręca i ja już sobie myślę, o nie, umieram. Ej, wiecie jak to wygląda od tyłu? Idzie sobie Hania, jakby w ogóle nie widać Wiki, totalnie. Od przodu cyrkowika. Ciamek, musimy się zamienić teraz z Hanią, żebyśmy mogły spodniami. No bo musimy obok być, tak, żeby wsiąść. A. To teraz najważniejszy cel, żeby nie ugryźć auta Przemka. O, to ja patrzę. Oj, super. O! Nic nie zrobiłam. Co, gdzie? Pokaż. Widzisz? Teraz? No. No i lecimy do domu. Tak. Ty. Zostałem mordę. Przepraszam, ale tak rykoszetem. O, to by nie było ciekawe. Jo! Patrzcie! Ej, fajne, to jest fest! Ej, ale to wiecie, że nie jest aż tak ciepło? Nie, ale to jest zarąbiste, żeby dzisiaj otworzyć wiosenny klimat, co sądzicie? No. Wiosenny klimat! Ej, zarąbiście! Zapomniałem! Chciałem Fausti odsunąć, ale się poślizgnąłem. Chciałbym się kończyć. Chcę zamknąć! Jest! Zamknąłem. Widzisz, jak ja od ciebie dbam, Fausti? Wiem, dziękuję, Patryk. Uwaga, robimy sprint, Fausti, gotowa? O nie. Fausti, robimy sprint. Nie, musicie wyskoczyć. No i co? To będzie wyglądało tak nieudolnie. Nie! Jedzenie! A jak wam się ogólnie podoba ułożenie, cozy ułożenie naszych tych? Bardzo fajne. Jak jeszcze ogarniecie grabiami teraz, to w ogóle będzie top, boom, cyk, cyk. Ogarniemy, tylko pizzkę zjemy. Tak, dobra robota. Bardzo ładnie. Jest afera sikana. Afera toaletowa. Ja muszę znowu i Patryk... Czemu? Nie rozumiem tego. No kobiety mają mały pęcherz. Pa. No muszę ściągnąć gacie, co da, co się patrzysz. Co się tam działo, nawet nie chcecie wiedzieć. Było bardzo przyjemnie, aczkolwiek trochę niezręcznie. To jest mój ulubiony fragment dzisiejszego dnia. Najlepiej się przy tym bawię. Ej! Ej, what? Yes! To jest grane! Proszę Państwa, dostaliśmy właśnie telefon, że musimy pomóc przenoszeniu grilla. Tak, więc pojedziemy do domu ekipy, ale teraz mamy inny problem taki, że zachciało nam się siku. A gdybyście chcieli takie piękne bluzy, jakie my mamy na sobie, takie fresh, fajne, takie oversize, delikatne, to zapraszamy na Jersey Store. Świetne ubranka, bardzo ładne i nasze. Tak, zapraszamy. A ja bym mogła siku w krzaki, no bo tak będzie fajnie. Ty dosadzawki na siko. A powiesz mi coś o wodzie na przykład? Tak. Taka woda. Nie mogę, stresuję się. Gengar. Czekaj, no. Poczekajcie, tak, bardzo siku. Robimy. A tobie idzie? No ja czekam, no. A. Ja czekam na ciebie. No to chyba tak nie zadziała, wiesz? No weź, dlaczego? No nie wiem czemu! Bartek ma problemy z prostatą, słuchajcie. Nie z prostatą! Wiele osób ma taką blokadę, że nie może zrobić siku przy innych. Ja nie wiedziałem, że tak mam, ale mam tak. Nie, no sikaj, no. Ale nie mogę. Ale, rozumiesz, dobra, że nie mogę się wysikać? Ale strumień zdrowy! Czekaj. Teraz patrz, jest komfortowa, ma swoje space. Delikatnie, szum wody, fale na helu. Opuścisz wodę w kranie? O, no dzień dobry. No i pięknie, widzisz? Da się. Ja wprowadzam, on wydała. Udało się. Nagrałaś to? Nasza przygoda na ten moment w domu się kończy. Lecimy do domu ekipy po grilka. Wow, ogólnie ciężko będzie tu wejść. Nie. O nie, gacie mi spadły. Zsuwaj się. Wow, bracie. Dzień dobry, dzisiaj z moją spodnie partnerką wchodzimy do vana, to będzie bardzo ciężkie. Jak już opanowaliśmy wchodzenie do auta, to jest poziom wyżej. No ja wejdź obok. O! No git. No usiądź mi na kolanie. Okej. No i co? No i elegancko. Nie było złe. Nie było. Łatwo poszło. Siadamy. Pika. Uwaga. Now it's your turn.
Wow, no to było całkiem niezłe. Zrobiłyśmy sobie tutaj takie miejsce, gdzie będziemy kroić wszystkie rzeczy na grilla, bo stwierdziłyśmy, że kurczę, nie chce nam się już stać, więc jakoś oj, się tutaj wcisnęliśmy. Bardzo miło się siedzi, naprawdę, ale siedzimy też w śmieszny, super sposób. Albo mamy mega słabą kondycję, to jest prawdopodobnie to, ale jakby Fausty i Patryk w ogóle nie mają problemu, nic się nie boi, nie zmęczyli się, a my z Kanią jesteśmy zmęczone. Wyplute gumy do rzucia. Tak, jesteśmy słabe. Przemek, podasz nam rzeczy do krojenia. Proszę. No. Jesteśmy kumplonem tych youtuberów takich słynnych. Fryca, czy jak on tam ma? Fritza. Fritza. Dobra, wysiadamy, Patryk. O, o, tak jest dobrze, dawaj. I teraz skok, trzy. Nie, nie, bo ja się zabiję. Nie, dasz radę. Trzy, cztery. Co słychać? A u was? Jak widać, no to... Daily, bez sprawy. Jezus Maria! Ale się obsrałem! Wygrałeś, jak się obsraliśmy? Ja się obsrałem! Ale pierdzi! To co, no to szybko bierzmy tego grilla? Tak. No spoko, waży 130 kg. Burza idzie. Udaje, że nie widzi. Ja mam wrażenie, że my teraz wyglądaliśmy głupiej niż on, tak naprawdę. Nieprawda! Mam takie dziwne wrażenie. O, ale to jest pytle pod co? Czy pokażesz teraz dupę Karolowi przez okno? Za ile? Dla własnej przyjemności? Zakład. Ale tak, żeby zobaczył, żeby się zaśmiał tak normalnie dupę, bo rano pokazywaliśmy i powiedział, że to jest słabizna, bo przez majtki. Majtki. To teraz normalnie pokaż, tak o. Zapukaj. Trzeba zobaczyć, czy ma kółka. Okej. Okay. Czekaj. Co ma, czy nie ma? No jest, tylko trochę zasłania. Ej, wyczuję się, jakbym coś kradł ogólnie. Ale co, ty chcesz zjechać? Nie, ale yes. Kółka jest zabrakowana, jest cały w miejscu. Ładne majtki założyłem. Jest git. O, ładne majtki, podobały ci się? A Hania mówisz, że to ohydne, że jak dziad. I teraz trzeba pomyśleć. Hał, hał, hał. Ole mi wypadło mi, kurde, bębenek mi wypadł. Teraz wy musicie to wstawić. Tak, my przynieśliśmy, my załatwialiśmy rzeczy biznesowe. Tak. Nie. Co się stało? Patryk! Dał mi rękę na plecy! A ja się położyłem, żeby się przytulgać, i zmiażdżyłem ręce. No i już, już, już. Starego na plecy, lecimy tu! No ładnie, Paweł. Nic się nie stało, nic się nie stało. Tam się połamała. Dobra, udało się, teraz Zuza przyczepi. Widzimy się na miejscu. Tak, widzimy się w domu Jenzy. Dziewczyny chcą się tylko ciągle bawić. Słuchajcie, byczki, zrobiliśmy tutaj, Przemek pomógł, właściwie zrobił wszystko nam. Rozłożyć potężnego grillka. Tutaj mamy siedzisko już ustawione, wszystko nam ładnie świeci. Dziewczyny kończą przygotowywać jedzonko. Ale robimy tutaj, ho, ho, ho. Wystarczy tego zgrabienia. Tyle nagrabiliśmy sobie. Pokazać wam, jakiego super TikToka nagrałyśmy. TikToka na domu Gen Z. Ogólnie mega seksy. Obserwujcie nas wszystkich na TikToka i koniecznie dom Gen Z. Tak. A tej pokażę wam, jak pięknie nam wyszło. Więcej na TikToku! Łako, gorąco tu jest! O, gorąco, bo może jesteśmy przy grillu! Może jest zapalony! A może zgaście go na chwilę? Nie! Nie, odkładamy to! Daj to, daj to! Mam tego dość! Wy widzowie widzicie tylko moment irytacji. To było poprzedzone półgodzinną walką z dobra, to już grillem. Zostaw jak jest, tak. Nie, bo nie ma nic! Jak będziemy kłaść kiełbasę? Pięknie, działa! I tak robię już drugi raz dzisiaj, jeszcze raz muszę, żeby pokaż. Pokazać. No nie. Po prostu mówisz, co byś zrobił, jakbym się teraz wywalił i się wywalasz. Ja bym... Muszę pierdnąć, dobra, Fausti? Strasznie niewygodnie mi się to nagrywa. Wiem. Bo ledwo co mam balans, a nasi operatorzy patrzą. Nasi operatorzy, Fausti. Zrobiliśmy szaszłyczki, kiełbaski pokroiłyśmy. I jeszcze w tej marynacie tak, tak sobie, o. Mm-hmm. Bo to jest najlepsze. Wytaczasz nóżkę. O, o, o. Pokaż tego potwora! Robi wrażenie. Trafię, trafię, trafię. Tak się nie popadam. O kurde, Gengar włożył sznur do wody, chodź Fausti, szybko. Nie potrzebujemy tego sznura już.
nam się fajnie ogarnąć wieczór grilla. Patrzcie, jakie piękne lampeczki kupiła Fausti z Patrykiem. Rozłożyli tutaj chłopaki meble, co my robiłyśmy, Wika? My tylko kroiłyśmy kurczaka. Jak ty? Tylko... Całe zakupy wywaliłyśmy się na środku galerii. Teraz wszyscy razem chcemy fajny wieczór. Tak. A to dokładnie. Wszystko stworzone z podia. Już zapomniałem. Tak, i słuchajcie, teraz siadamy sobie do jedzonka, do grilla, ale to nie koniec odcinka, bo... Dzisiaj testujemy slip and slide'a w podwójnych gaciach, gotowa? Tak, dawaj! Ale fajnie, jak chcę jeszcze raz! To dawaj! Pod koniec dnia zdjęliśmy te spodnie, ale dzisiaj uznaliśmy, że takie zakończenie nagramy jeszcze w tych spodniach podwójnych, bo no, po prostu będzie beka. Jak poleciał! Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć taki odcinek, ale jak ścigamy się na innych rzeczach, to koniecznie zostawcie tak 60 tysięcy łapek w górę i tutaj będzie hardcore! Widzowie, jeżeli myśleliście, że w zimę robimy dobry content, to patrzcie, co się będzie działo latem. I to jest otwarcie tego pięknego sezonu. Witamy. I tym też sposobem kończymy ten odcinek. Także widzowie, jeżeli wam się podobało, jak chodziliśmy w tych samych spodniach przez cały dzień, to koniecznie zostawiajcie kciuki w górę. Wpadajcie na nasze Instagramy, bo pewnie tam znajdziecie dużo! O, Darka! I do zobaczenia jutro o 17:00. Pa!